Witajcie moi drodzy. Jest niedziela wieczór, 21, jak to nagrywam. I nagrywam po raz pierwszy w tym tygodniu, ponieważ nie było czasu, powiem wam szczerze. Tydzień, czasami bywa tak u mnie, że tygodnie pracy mam dosyć intensywne i nie mam czasu się wziąć za różne rzeczy i nie mam czasu się poświęcić na jakimś aktywnościom poza pracą, domem i tak dalej. Ja było w domu też dosyć aktywnie, więc i ciekawie. Więc w tym tygodniu niestety nie zrobiłem za dużo. Pomontowałem trochę Battleportu, który chciałem wypuścić 3 dni temu. Nie udało się, jeszcze chwilę mi to zajmie, ale na pewno w marcu się pojawi, bo taki jest plan, żeby, tak jak powiedziałem, co miesiąc wypuszczać jeden Battleport. W tym miesiącu puścimy to. Jak dobrze pójdzie, to w połowie kwietnia będzie zupełnie inny system, którego jeszcze w życiu u mnie nie było. A będzie to też system Warlorda, jeśli dobrze kojarzę. A później pojawi się drugi raz Battleport z Opera. Więc nie za dużo zrobiłem. Wiele rzeczy miałem takich, które ogarniałem sobie w domu, jakieś porządkowania, jakieś rzeczy. Starałem się naprawić fiasko z moją walizeczką A-Case'a, którą mam, którą wyprałem i się pokurczyła gąbka, która jest w środku tych zamknięcia tych frontu. Musiałem ją wyciąć, ten front. Zaraz wam pokażę. Natomiast udało mi się złożyć parę rzeczy. Tak, ci, którzy trochę dłużej oglądają, wiedzą, że czasami sobie w pracy siedzę, jakiś mam call, jakąś konferencję czy coś i siedzę sobie, składam. Więc udało mi się złożyć wiele rzeczy. Udało mi się poskładać trochę modeli i chodziło, nie wiem czemu, składałem modele do... Znaczy już wiem czemu, ale czemu podcisnąłem ten temat do przodu, to nie wiem. Natomiast no, zrobiłem tak, no co mam zrobić? Składałem trochę modeli do Necromundy, więc ja wam szybciutko teraz pokażę, co zrobiłem z walizką od A-Case'a, jakie modele złożyłem do Necromundy i to będzie taki dosyć krótkie podsumowanie tego dnia. W tym tygodniu mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie troszeczkę więcej, aczkolwiek różnie może to być. Ogólnie wygląda to tak, że marzec, połowa kwietnia to jest zamykanie i otwieranie nowego roku finansowego mnie w firmie, kontrakty nowe i tak dalej, nowe podpisywania. Więc to się troszeczkę wydłuża, to się troszeczkę komplikuje. Dużo rzeczy jest do zrobienia w pracy, a później po pracy nie ma się czasu na to, żeby, wiecie, skupić się na czymś innym. Miałam też w trakcie pracy w jakiejś chwili wolnej, żeby sobie usiąść coś zrobić. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład przesunąć sobie niektóre zadania na później. No i troszeczkę motywacja wtedy siada, troszeczkę czas siada i robi się tylko tyle, co trzeba zrobić. Ale to jest dorosłe życie. Jeśli tego niektórzy nie rozumieją, no to trudno. Oby was to nie spotkało. Obyście żyli w tej błogiej nieświadomości przez całe swoje życie. Ja niestety już nie mogę. No dobra, jak wyprałem walizkę, to okazało się, że tutaj konstrukcyjnie była wkładana taka gąbeczka, która miała na celu usztywnienie tego i ta gąbeczka się skurczyła przy okazji, kurcząc troszeczkę ten materiał, jakoś tak go ścieśniając. Więc musiałem niestety, to taka uwaga dla was, jeżeli będziecie musieli wyprać sobie swojego A-Case'a, róbcie to szczoteczką i ręcznie. Ja to wyprałem w 40 stopniach i ta pianka się skurczyła. Strasznie to wyglądało. Pianka, która wypełniała to ładnie i, wiecie, naciągała ładnie tą klapę, skurczyła się do takich wymiarów i się powichrowała. Gdyby ona się jeszcze skurczyła i nie zwichrowała, to jeszcze pół biedy. No ale wziąłem ostry nożyk modelarski i wyciąłem sobie tutaj, widzicie, zrobiłem sobie dziurę, wyciąłem sobie tutaj, nie widać, nie rzuca się w oczy, walizka odzyskała swoje życie. Dodatkowo jeszcze przez pranie coś było w pralce, schowało się na rzepach wszystkich, miałem taki pył, takie pypcie wszędzie, jeszcze są jakieś takie resztki, ale na szczęście udało się. Zastanawiam się, jak to wyciągnąć stąd. Okazało się, że wystarczy. Czekajcie jeszcze. Okazało się, że wystarczy tak naprawdę wziąć taśmę klejącą i wyciskać. Przyklejam taśmę klejącą, odrywałem, przyklejam, odklejam i wyrwało się wszystko. Także A-Case uratowany. Lubię tą walizeczkę, bo jest bardzo fajna, malutka. Akurat wszystko, co do bolta tutaj pasuje, akurat moja armia bolta się tutaj zmieści, ponieważ nie planuję jakoś, na razie nie planuję kupować więcej. Zobaczcie, mam całą swoją piechotę, którą na razie tutaj mam. Mam tu na razie swoje 3 teamy.
No i tu będą jeszcze czołgi. Jest to, jest ten, o, jest nawet przyklejony, ten Kugelwagen, będzie ten ty, nie Tygrys, to jest Panzer, nie, to jest Sztug, przepraszam, to jest Sztug. Będzie tutaj też Tygrys i będzie też Puma. Mam nadzieję, że się to wszystko tutaj zmieści. I jeśli to wszystko dobrze pójdzie, to tutaj będzie moja armia do Bolta. A jeśli chodzi o Necromundę, to słuchajcie, chyba wiem, dlaczego to zrobiłem, tak mi się wydaje. Ja wykopałem sobie, robiąc porządki, swoje stare modele i to są moje stare modele, które chyba na streamie o tym mówiłem. Pomalowałem je kiedyś w kilka godzin, chyba z 4 czy 5 godzin złożyłem i pomalowałem te modele, żeby móc zagrać z koleżanką Nikolą. Graliśmy sobie wtedy w Necromundę jeszcze na starych śmieciach stagrafowych, gdzie było super mało miejsca i znalazłem dodatkowo jeszcze, słuchajcie, przepis, jakich malowałem. I to już w ogóle jest mistrzostwo świata, bo znalazłem krok po kroku zdjęcia z malowania tych modeli i postanowiłem zobaczyć sobie w pudełkach, co mam. No i złożyłem sobie, słuchajcie, takie pudełko steamerów i to są... chodźcie, damy ostrość. To jest pudełko, tam było czterech steamerów, czyli takich kolesi, którzy biorą odżywki i oni nawet w porównaniu do zwykłych goliatów są tacy przekoksowani, jak widzicie. Także duże ziomeczki. I złożyłem sobie ich dwóch, oczywiście, no bo w boksie jest dwóch, czyli mam taką, wiecie, o, zobaczcie, ekipę takich porządnych przekoksowańców. I złożyłem jeszcze, słuchajcie, tutaj wam wyciągnę, forgebornów, czyli to są tacy kolesie, którzy pracują w tych warsztatach i oni mają taki dosyć duży i ciężki sprzęt budowlany, czy mają takie wielkie piły, nie? Bardzo fajne modele. Ja tu psiekałem je takim budowlanym sprayem. Muszę jeszcze je przemalować, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej. Więc mamy takich czterech kolesi. Każdy jest inny. To jest bardzo fajne. Są dwie wypraski, takie same. Tak samo jak w przypadku steamerów. Wydawało mi się, że wypraski są pomylone i mam dwie takie same wypraski. Okazuje się, że tak, mam dwie takie same wypraski, ale da się złożyć dwóch różnych. Więc mamy tych czterech kolesi. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, bardzo fajny model, nie mogę się doczekać, żeby ich pomalować. No i dodatkowo złożyłem sobie jeszcze, miałem taki, nie wiem skąd, chyba kiedyś, ponieważ pudełko było dosyć uszkodzone, wydaje mi się, że jest szansa na to, że po prostu Crispin dostał gdzieś jakieś pudełko uszkodzone i mi je po prostu sprzedał, bo stwierdził, że po obniżonej cenie, bo że klient nie kupi, ale ja to mogę kupić, mi to pudełko nie przeszkadza. Po prostu Hive Scam się to nazywało, nie? Czyli tacy ludki z Hive'u. To mogą być moi dżufsi, czy po prostu jacyś kolesie, które będę wykorzystywał w jakichś zasadach kampanijnych, czy coś, po prostu jakimś scenariuszu narratywnym, żeby to było kolesie, którzy będą czegoś bronić, albo będziemy na nich napadać, no nie wiem, cokolwiek. Także złożyłem jeszcze sobie czterech takich, więc jak widzicie, dużo składania, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze znalazłem, że mam pudełko z ambotami. Dawaj, fokusuj się, łup. No, dawaj, bardzo. Mam pudełko z ambotami, złożyłem amboty. Niestety amboty, przynajmniej ja nie zauważyłem, że można było składać je inaczej, więc są złożone tak samo praktycznie, z minimalnymi różnicami, że mają inne ryjki, że można było ich rozróżnić. I to tak naprawdę chyba jedyna różnica, troszeczkę ręce im się inaczej przykleiły. Poza tym dokładnie są tacy sami, bo maluję ich inaczej i będzie to wyglądało troszeczkę lepiej, mam nadzieję. Więc tak na ten moment wygląda cała moja kolekcja modeli do Necromundy. Spytałem się szwagra, czy będzie miał ochotę pograć, ale stwierdził, że najpierw chce ograć i dokładnie pograć sobie w Kill Teama. Nauczyć się grać, żebyśmy nie mieli żadnych problemów, więc tutaj Mateuszu Mikołajczyku, jeśli oglądasz, to Cię wywołuję do tablicy, bo chciałbym, żebyś przyjechał i nas nauczył, sprawdził, czy robimy wszystko tak, jak należy. Mam nadzieję, że robimy. A później po prostu przejdziemy sobie do następnego systemu. No, ewentualnie, jeśli pomaluję ich, to zagram sobie z kolegą Sisim, który cały czas chyba regularnie gra w Necromundę ze swoimi znajomymi. Także no jest coś, co może się na kanale pojawić nowego. Natomiast nie wiem, czy jak łatwo będzie nagrywać Battleporty z Necromundy. Dlaczego może nie być łatwo nagrywać Battleporty z Necromundy? Dlatego, że Necromunda jest systemem narratywnym i tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Tam jest bardzo duża granulacja zasad i nie wiem, czy po prostu takie, wiecie, rozkminianie, rozdrabnianie zasad was nie zanudzi po prostu. I nie wiem, nie nagrywałem nigdy takiego systemu, w którym było aż tyle chyba drobiazgów, o których trzeba myśleć. Natomiast
spróbujemy. Może kiedyś po prostu jak przyjdzie co do czego, to po prostu usiądę, czy może kogoś nagram i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No mam nadzieję, że da się jakoś zagrać. To jest kolejna gra, po prostu ma po prostu więcej zasad, może po prostu więcej będzie trzeba, wiecie, wyjaśniać. Jeszcze jedną rzecz wam wiszę. Wiszę wam jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie wiszę wam recenzję White Dwarfa. Natomiast znowu, przez to, że nie miałem czasu nawet na posiedzenie i przeczytanie tego White Dwarfa, no nie chciałem zrobić tego chociażby nawet tak, że po zwykłym przejrzeniu, więc dajcie mi dzień, dwa, postaram się nadgonić ten brak i dostarczę wam recenzję White Dwarfa, a wylosowaną osobę z poprzedniego podsumowania miesiąca zrobię na początku podsumowania marcowego. Tak mi się wydaje, że tak będzie chyba już teraz najprościej. Mi to daje troszeczkę czasu, troszeczkę przestrzeni na to, żeby o tym pomyśleć i nie podejmować decyzji pochopnie sobie na samym początku, a później po prostu mogę zrobić to kilka dni przed nagrywaniem ostatecznie marcowego podsumowania. Recenzja White Dwarfa pojawi się wtedy, kiedy ją nagram. Będę miał chwilkę, żeby usiąść i przeczytać. Wiem, że najbliższe dwa dni spędzam na podpisywaniu trzech kontraktów i sformułowaniu trzech kontraktów i to jest strasznie... Czy końcówkę mam akurat. Środę i czwartek jestem w Katowicach, także jeżeli ktoś miałby ochotę, ma ochotę się gdzieś tam odezwać, to dajcie znać, zobaczę, jak będę stał z czasem i możliwe, że gdzieś wyskoczę na mieście, jeśli będzie też ładna pogoda, mam nadzieję, bo będę tam w nocy ze środy na czwartek, będę ze środy na czwartek, więc jakby co, to można tam, mogę tam wyskoczyć. No i tyle. Słuchajcie, taki dosyć, nie wiem, czy klimat tego podsumowania miesiąca jest troszeczkę bardziej ponury i przygnębiający, ale jestem po prostu zmęczony. Jestem po prostu zmęczony pracą. Jestem po prostu zmęczony natłokiem obowiązków, które mam ostatnio i mam taki, tutaj na klacie mam taki ciężar, po prostu siedzi mi na klacie, wiecie, no trzeba po prostu 1000 rzeczy skończyć, może nie 1000, no 13-15 rzeczy, no tematów ważnych, 28 mniej ważnych i 67 średnio ważnych, ale nadal w miarę pilnych. I po prostu to leży nadem, wisi nade mną i muszę się tym zająć. Troszeczkę pracy. Więc jest szansa, że streamów nie będę odwoływał na pewno. Czwartkowy stream był odwołany dlatego, że przyjechał do mnie Hegemon. Przyjechali chłopaki z Hegemona, czyli Marcelina i Paweł. Przyjechali, spędziliśmy chwilkę czasu gadając o różnych wydarzeniach, które będą miały miejsce niedługo. Pozwolę im was poinformować o wszystkich wydarzeniach, które będą miały miejsce i kiedy. Natomiast będzie dla mnie czerwiec dosyć miesiącem intensywnym. Na początku kontrast, a pod koniec czerwca co innego. Więc też będę tam działał. Więc dlatego nie było streama. Myśleliśmy, żeby może zrobić streama wspólnego, żeby sobie posiedzieć, pogadać, ale ponieważ żeśmy się nie widzieli, słuchajcie, z hegemonami ponad... Kurczę, od ostatnich hegemonaliów. Chyba ostatni raz mieli czas, żeby do mnie wpaść i ja do nich w czerwcu 2023, więc 6-9 miesięcy prawie, żeśmy się nie widzieli. Więc trochę czasu minęło. Więc dogadywaliśmy różne rzeczy, różne tematy i tyle. A ostatecznie przyjechali dosyć późno, bo tam jeszcze się wydarzyły różne rzeczy. Więc nie mieliśmy czasu, żeby się przygotować, żeby zastanowić się, o czym w ogóle będziemy gadać, a włączyć się i gadać tak o dupie Marynie, no może i byłoby fajnie, ale moim zdaniem dość średnio profesjonalnie. Więc, moi drodzy, to chyba wszystko na ten tydzień. To jest ten problem z niebycia pełnym. Mam taki kompleks czasami, jak patrzę na youtuberów zachodnich, którzy są, wiecie, full time, nie? Robią sobie hobby full time, kanał i mają czas i robią to i robią tamto i kurde, chciałbym tak, nie? Chciałbym móc rano wstać, pomyśleć, o co dzisiaj muszę zrobić? Dzisiaj muszę zrobić materiał o żywicy Toytechu. No chciałbym, bo tak stoi i tak mówię już drugi tydzień, że będę to robił i nie mam czasu, kiedy tak zrobić, a nie chcę też tego robić na odpierdziel, więc chciałbym zrobić to porządnie, poprawnie, tak jak należy. Ale to się stanie w końcu, drogi właścicielu Toytechu, to się w końcu stanie. Chciałbym w końcu mieć czas na pomalowanie Taunara Forba Mimiga. To się w końcu stanie kiedyś. Tylko muszę znaleźć na to czas, muszę znaleźć na to mentalną i czasową przestrzeń. Widzimy się we wtorek na streamie, widzimy się w czwartek na streamie, widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek wieczorem albo w środę w środę się widzimy na recenzji White Dwarfa. No i do zobaczenia. Trzymajcie ciepło, trzymajcie za mnie kciuki i tyle. Nara. Hejka.